Dzisiejsze pytanie dotyczy prezentacji Skyward Community, chodzi dokładnie o program partnerski, więc zaczniemy. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich przybyłych. Jak znam życie, będą pojawiać się osoby w trakcie jeszcze nowe prezentacji. Dwa, trzy zdania o sobie. Mam nadzieję, że nie zanudzę. Nazywam się Mariusz Duczmański. Jeśli chodzi o finanse, mam doświadczenie ponad 20-letnie. Przez wiele lat prowadziłem multiagencję bankową. Również zajmowałem się ubezpieczeniami. Prowadziłem też autoryzowaną agencję z jednej firm ubezpieczeniowych. Zajmowałem się również funduszami inwestycyjnymi przez wiele lat, a mniej więcej z usługami online. Chociaż tutaj na zdjęciu jest mowa o 2012, to pierwsze firmy, z którymi współpracowałem, próbowałem zarabiać poprzez internet, to 2007 rok. Od 2016 jestem inwestorem i partnerem firmy Skyward Community, dokładnie od marca. Natomiast już w tym samym roku, na jesień, postanowiłem wziąć udział w targach, które były tak zwane InnoTrans w Berlinie. Wtedy firma nasza po raz pierwszy się wystawiała na tych targach i postanowiłem po prostu z grupą kilku partnerów pojechać na te targi, aby zobaczyć na żywo, co firma prezentuje, zobaczyć pierwsze modele naszego transportu, no i mieć możliwość porobienia zdjęć, spotkać się z osobami decydującymi o rozwoju tego projektu. Jest to najlepszy sposób, aby przekonać się, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwej firmie. Tak samo jak były różnego rodzaju eventy, czy też wyjazdy do koło Mińska, do Ekotechnoparku, czy też na przykład teraz to, co się dzieje w Szarży koło Dubaju. Powiem tak, jeśli ktoś ma taką możliwość, to ja zachęcam, żeby pewne rzeczy zobaczyć na żywo, ponieważ slajdy, filmy to jest jedna rzecz, natomiast zobaczenie pewnych rzeczy na żywo, na własne oczy, no trudno jest porównywać z czymkolwiek innym. Więc jesteśmy naprawdę w wyjątkowej firmie, która tworzy coś na naszych oczach od początku i tworzy to naprawdę bardzo szybko, choć nam z punktu widzenia inwestorów czasami może wydawać się, że jest to długi okres, ale firma przeszła z tego etapu startupu do projektu inwestycyjnego w ciągu dosłownie kilku lat. Mówimy o budowaniu całej infrastruktury, o tworzeniu nowych modeli, bardzo wysoko zaawansowanych, więc 5-6 lat naprawdę jest krótki okres, żeby to wszystko certyfikować, opatentować, zadbać o patenty międzynarodowe na różnych kontynentach, różnych modeli, samych tras i wiele innych rzeczy z tym związanych. Często to są tygodnie, miesiące negocjacji, rozmów, składania dokumentów, papierów. My jesteśmy jak gdyby poza tym, bo najczęściej jesteśmy tymi osobami, które włożyły jakieś mniejsze lub większe środki, albo też chcemy teraz propagować dodatkowo ten transport wśród innych ludzi, żeby każdy mógł się dowiedzieć, albo w dobie obecnej, kiedy wcale nie jest tak łatwo, jeśli chodzi o dodatkowe środki pieniężne. Firma daje nam tutaj możliwość zarobienia fajnych pieniędzy w sprawdzonym systemie programu partnerskiego, ale też w pewnej firmie, która w tej chwili tak naprawdę przetrwała najcięższy okres chyba dla wielu firm, jakim była dwuletnia pandemia, gdzie wiele rzeczy było zblokowanych, pozamykanych. My dalej się rozwijamy. Tutaj zdjęcie właśnie z tego wyjazdu przed kilku lat, kiedy początki były budowy w Szarży. Byliśmy bardzo podekscytowani, ponieważ mogliśmy zobaczyć początki tego, co się działo na ziemi arabskiej. Mogliśmy spotkać się tutaj z naszym prezesem, z panem Anatolim Junickim, ale też z grupą ponad 100 osób z całego świata, którzy też bardzo mocno rozwijają struktury w programie partnerskim w wielu krajach. Plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. Ja powiem jedną rzecz. Zwróciłem uwagę na ten
news, który pojawił się z początku sierpnia. To jest to, co bardzo często na webinarach mówię, dlaczego weryfikacja jest bardzo ważna. Oczywiście w momencie, kiedy zarejestrujemy się we firmie, otrzymamy back office, czyli tak zwane własne konto, otrzymamy linka rejestracyjnego od osoby, która zainteresowała nas firmą i takie konto otworzymy, ja zawsze powtarzam każdemu, że pierwsze, co należy zrobić po rejestracji, to starać się tego nie odkładać, jak najszybciej zweryfikować swoje konto. Zarówno numer telefonu, jak i dokumenty odpowiednie złożyć, żeby to konto było zweryfikowane. My mówimy tu o poważnej firmie, poważnej, długoterminowej inwestycji. Mowa też jest o udziałach, mowa też jest o wpisaniu do rejestru spółki. Stajemy się współwłaścicielami całego projektu, całej kampanii, całego holdingu, więc również poważnie podchodzimy do tego, co rozpoczynamy, czyli od rejestracji, później weryfikacji. W tym slajdzie, w tym newsie była informacja między innymi o tych różnych zaletach związanych z weryfikacją konta, ale między innymi, zobaczcie, tutaj firma pisze, że między innymi oczywiście chodzi o potwierdzenie naszej tożsamości, ochronę transakcji, którą będziemy dokonywać w gabinecie osobistym, ale między innymi korzyści dla inwestorów. Po weryfikacji tak naprawdę dopiero wtedy mamy pełen dostęp do wszystkich usług finansowych związanych z doładowaniem konta. Wtedy możemy, przepraszam, doładować konto zarówno kartami, kryptowalutami, jakimiś różnymi portfelami lub przelewem bankowym. Z różnych krajów, tak naprawdę z całego świata. Jest to wygodne dla inwestorów, dlatego tą weryfikację należy zrobić od razu. Również dla partnerów bardzo ważna rzecz, możesz dołączyć do programu partnerskiego dopiero po weryfikacji SWC i otrzymać nagrodę za każdą osobę, która dokona inwestycji za pośrednictwem twojego linku. Czyli pamiętamy, że udział w programie partnerskim możliwy jest dopiero wtedy, kiedy to konto swoje osobiste zweryfikujemy. Tu jest bardzo ważna informacja. Wynagrodzenie zostanie przyznane, czyli ten bonus z programu partnerskiego, tylko wtedy, gdy pozyskany inwestor również, oczywiście my musimy mieć obowiązkowo, ale pozyskany inwestor również przejdzie weryfikację. Należy to zrobić przed rejestracją propozycji inwestycji. Często jest tak, że my zarejestrujemy tak zwaną propozycję, ona przyjdzie też na maila, bo często jest tak, że możemy zarejestrować, od razu robimy tą płatność, bo już mamy środki na koncie i tak dalej. Natomiast często możemy zrobić to wcześniej, zarejestrować daną propozycję, ale pamiętajmy, jeśli korzystamy z tej propozycji, którą zarejestrowaliśmy, to wcześniej, obowiązkowo wcześniej, taki partner nasz musi zostać zweryfikowany dokumentami. Jeśli tego nie zrobi, a opłaci taką inwestycję, to my z tego tytułu możemy nie otrzymać wynagrodzenia, czyli tego 15% z programu partnerskiego. Weryfikacja również umożliwia nam przesyłanie środków innym użytkownikom, czyli wewnętrzne przelewy, przekazy, no i wypłata oczywiście najważniejszych środków z gabinetu osobistego. Ja ogólnie jestem zwolennikiem kryptowalut. W ostatnim czasie, tak jak powiedziałem, już na ostatnim webinarze robiłem wypłaty często USDT TRC20, czyli ten odpowiedni, powiedzmy, dolara, i przelewy idą z dnia na dzień. Pierwszy przelew często jest zweryfikowany poprzez pracownika firmy, który do nas dzwoni, lub ewentualnie otrzymamy maila i musimy potwierdzić, że tak, my dokonaliśmy zlecenia wypłaty z naszego rachunku osobistego, że portfel podany w tym zleceniu jest nasz osobisty, że nikt się nie wkradł na nasze konto, że wszystko jest ok. Ta pierwsza procedura może zazwyczaj trwać troszeczkę dłużej, natomiast późniejsze przelewy, każdy inny, zazwyczaj w ciągu 24 godzin jest zrealizowany na naszym rachunku, bez względu na to, na jaką giełdę ten przelew wypłaty robimy. To tak ku informacji dla wszystkich nas, którzy biorą udział właśnie w programie partnerskim.
W momencie, kiedy zarejestrujemy swoje konto, kiedy zweryfikujemy swoje konto, kiedy wejdziemy w zakładkę dla partnerów i potwierdzimy 8-stronicowy tak zwany regulamin dla partnerów, wtedy otrzymujemy automatycznie po zatwierdzeniu tego regulaminu dostęp do narzędzi. Między innymi otrzymujemy linki referencyjne polecające, piękne strony, często właśnie w tym wypadku tutaj widzimy podzielone na sekcje technologia, inwestycja, główna strona i taka tak zwana go, czyli bezpośredni formularz rejestracyjny. Możemy skorzystać z dowolnego, nie ma to znaczenia, ponieważ jakikolwiek link zostanie wykorzystany przez osobę, której poleciliśmy firmę, to ta osoba zarejestruje się z naszego polecenia, bo tam jest podpięty sztywno nasz numer ID i to jest bardzo ważne. Mamy również tak zwane linki polecające do stron docelowych, też są piękne strony. Nikt się nie powstydzi ich, jeśli chodzi o materiały i wiele innych materiałów związanych właśnie z obejrzeniem ekotechnoparku w pozycji 360 stopni, czyli po prostu z każdej strony możemy pewne obiekty, pewne fragmenty tego ekotechnoparku bardzo dokładnie zobaczyć. Więc ja też to polecam i z tego co pamiętam, to większość tych takich materiałów podpięte są nasze numery ID pod nie. No, oczywiście jest to sekcja dla partnerów i firma o to zadbała, również ciasteczka cookie, tak zwane, one się zapisują w pamięci, tak zwane śledzące linki, które spowodują, że w momencie, kiedy jednak ktoś zdecyduje się na rejestrację, to jeśli nie wyczyści swojej oczywiście przeglądarki, to zarejestruj się z naszego polecenia, jeśli raz kliknął w naszą stronę. Jeśli chodzi o program partnerski, on jest bardzo prosty, składa się z 7 poziomów. Tak naprawdę pierwsze 3 poziomy to bez żadnych kwalifikacji oprócz własnej inwestycji i drobnych inwestycji naszych partnerów, których gdzieś tam zaczynamy rejestrować. Natomiast od poziomu Master, Expert, Top Expert i Sky Expert zaczynają się kwalifikacje dotyczące partnerów z niższym poziomem. Zobaczmy, jak to wygląda w poszczególnych poziomach. Jeśli chodzi o partnera, to tak naprawdę to jest ta osoba, która się zarejestrowała, zweryfikowała swoje konto i zatwierdziła regulamin partnerski. W tym momencie mamy prawo, nabywamy prawo do bonusu z tytułu inwestycji osoby, którą zaprosiliśmy. Czyli dana osoba, jeśli na przykład skorzysta z tego linku, to my otrzymamy 15% z jej inwestycji. Firma może sobie na to pozwolić, ponieważ to nie są usługi, za które firma musi w jakiś sposób zapłacić czy ponieść koszty z uzyskania tej usługi. Nie są to towary, ale są to udziały firmy zakładowe, w których firma ma określoną liczbę i może po prostu te udziały sprzedać po określonej kwocie. Tak naprawdę część z pieniędzy, które wpływają z tytułu tak zwanych pożyczek konwertowanych, o tym jeszcze trochę dalej powiem, firma ma prawo w programie partnerskim część tych środków przekazać nam jako osobie, która zaprosiła czy prowadziła danego inwestora. Tutaj jak widzimy 4 poziomy na początkowym tym etapie jako partner. Jeśli chodzi o kolejny poziom konsultant, konsultant to jest osoba, która sama wykonała inwestycję w wysokości $100 i zaprosiła 2 osoby, które zrobiły to samo. W tym momencie uzyskujemy status konsultanta i jeden poziom w głąb w programie partnerskim również nam dochodzi. Ostatni poziom liderski, który nie wymaga kwalifikacji osób z niższą kwalifikacją, to jest lider. Jak widzimy, lider wykonuje też minimalną inwestycję, to jest $200. Nie ma znaczenia, czy to jest jednorazowa wpłata, czy w okresie jakimś tam miesiąca, 2-3, czyli w formie jakiejś tam ratalnej. I też lider musi mieć przynajmniej 3 osoby zarejestrowane z własnego linka, które zrobiły to samo, czyli wykonały inwestycje minimum $200. Tutaj pewien wymóg jest związany z przypisem na pierwszym poziomie, czyli z tym obrotem historycznym, on musi wynosić minimum $2000. Jeśli taka kwota została zainwestowana przez nas osobiście plus te osoby, które zaprosiliśmy bezpośrednio, wtedy uzyskujemy status
lidera. I na tym kończy się jak gdyby program partnerski, poszczególne poziomy, jeśli chodzi o brak kwalifikacji osób z niższą kwalifikacją, czyli niższą niż my. Zobaczmy, jak to wygląda w wypadku mastera, czyli inaczej mówiąc mistrza, bo to tak chyba w tłumaczeniu brzmi. Może troszeczkę powiększę. Master, osobista inwestycja $1000. Musimy mieć trzech partnerów, tak jak tutaj już powiedziałem, o niższym poziomie kwalifikowanym liderskim i 5000 na pierwszym poziomie zainwestowane łącznie z nami historycznie. Jeśli te trzy warunki spełniamy, uzyskujemy status mastera. Jak widzimy, master zaczyna zarabiać również z głębszych poziomów, ponieważ zaczyna sięgać do 9 poziomu. Jeśli mamy już na 6, 7, 8 czy 9 poziomie osoby, które dokonują takich inwestycji, grupa nam się, załóżmy, no w tym wypadku rozrasta w głębokość, to w tym wypadku również master sprawia, że otrzymamy z tych poziomów wynagrodzenie należne zgodnie z planem marketingowym. Kolejny status to status eksperta. Jest to jeden z trzech ostatnich w programie partnerskim. Jak widzimy, własna inwestycja to minimum $5000, trzech partnerów mających status mastera i $10000 w pierwszej linii. Tutaj pewna zmiana nastąpiła, jak zauważamy, że jeśli chodzi o kwalifikacje, to ta kwalifikacja tutaj się troszeczkę zmienia, ponieważ możemy mieć oczywiście trzech partnerów na poziomie masterów, na pierwszym poziomie, ale dopuszczalne jest również, że trzeci master może być na drugim, trzecim, czwartym i tak dalej poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej odnodze niż tych dwóch masterów, którzy dają nam kwalifikacje. I to jest troszeczkę pewne takie ułatwienie, że często jest tak, że mamy iluś tam partnerów, dwóch idzie jak rakieta i bardzo szybko stali się masterami, ale na przykład trzeci, czwarty, piąty partner nieco wolniej pracuje, z mniejszą intensywnością, ale zaprosił osoby, które pracują więcej niż on. Pojawia się taki master na drugim czy trzecim poziomie i to pokazuje, że jest to uczciwy program partnerski, ponieważ nie zarabia ten najwięcej, kto pierwszy wszedł, ale ten, kto zdobywa kwalifikacje, bo pamiętajmy, jeśli tego mastera, którego strzałka tutaj narysowałem, jeśli taki master sięga na przykład do 9 poziomów i rozbuduje sobie głęboką strukturę właśnie do 9 poziomów, to ją sięgnie. Natomiast jeśli jego sponsor jest liderem na przykład lub jeszcze niższy poziom, to w tym wypadku no, może być tak, że sięgnie do 3, 4 poziomu i to wszystko. Zobaczmy kolejny poziom, czyli top ekspert. Tutaj dochodzą dodatkowe wynagrodzenia, troszeczkę się dzieje. Jeśli chodzi o status, który, żeby uzyskać top eksperta, to własna inwestycja jednorazowo lub historycznie $10000. Na tym poziomie zapewniam, że nie jest to dużo. 30000 pokolenie z pierwszej linii musi mieć zainwestowane łącznie z nami, czyli to też naprawdę nie jest dużo. Natomiast, no wiadomo, w tym wypadku musimy mieć o poziom niższych trzech ekspertów. I tutaj zapewniam, że przy tym trzeba troszeczkę popracować, aby móc niejako pomóc takim osobom stać się tymi ekspertami, ponieważ eksperci też już mają struktury własne dość mocno porozwijane. Często jest tak, że mamy inwestorów, którzy tylko i wyłącznie chcą środki zainwestować i niekoniecznie działać sobie w programie partnerskim, albo są tacy, którzy zaczęli od własnej inwestycji, ale później stwierdzili, że fajnie byłoby dodatkowo dorobić, tym bardziej, że mają fajne kontakty i chcą tematem się podzielić.
więc to im daje dodatkowe możliwości zarobkowania na ten moment. I w tym wypadku, kiedy mamy trzech ekspertów, dwóch na pierwszym poziomie, ale gdzieś tam trzeci pojawia się w dalszej odnodze, daje nam to kwalifikacje między innymi do top eksperta. I tak jak powiedziałem, 30 tysięcy obrót z naszą inwestycją, grupy z pierwszego poziomu i 10 tysięcy nasz osobisty. Te trzy warunki spełniając, jesteśmy top ekspertami. I teraz tak, jak widzimy, top ekspert sięga już maksymalnie do 24 poziomów w głąb, przepraszam. I co tu się dzieje? Comiesięczny bonus. Jeśli mamy obrót w strukturze w danym miesiącu 20 tysięcy lub więcej, to otrzymujemy od firmy dodatkowo, niezależnie od tego, ile otrzymaliśmy bonusów, $1500. Więc na dzień dzisiejszy przy kursie dolara wcale nie niskim, jest to fajny dodatkowy dochód. I mamy ostatni status, poziom tak zwanego Sky Experta. Sky Expert, dwa warunki. 20 tysięcy własna inwestycja, 90 tysięcy jeśli chodzi o strukturę z naszym wkładem. Natomiast tutaj dodatkowo dochodzi jeden top ekspert, czyli w sumie musimy ich mieć czterech, aby uzyskać status Sky Experta. Mając własną inwestycję 20 tysięcy, 90 tysięcy, czyli dodatkowo oprócz naszych 20, jeśli mamy tylko faktycznie równe 20, to oprócz tych 20 musi linia pierwsza nasza zrobić minimum 70, czyli łącznie, żeby było 90. I wtedy warunek mamy spełniony i to jest historycznie i nie można już spaść niżej. Pamiętajmy, że na żadnym poziomie nie spadziemy niżej, ponieważ jest to liczone historycznie. I czterech top ekspertów, dwóch bezpośrednich, kolejni mogą być już albo bezpośrednio, albo gdzieś w głąb w niezależnych innych nogach. Jak pamiętamy z programu partnerskiego, również z tego najwyższego poziomu otrzymujemy bonusy z 24 poziomów, a jeśli chodzi o wynagrodzenie comiesięczne z obrotu, to mając obrót w całej strukturze w wysokości 300 tysięcy w danym miesiącu kalendarzowym, firma wypłaci nam dodatkowo 2000 bonusów, czyli jakieś 9 tysięcy z niewielkim haczykiem. Teraz tutaj ten slajd pokazuje, że każdy z nas ma możliwość uzyskania dodatkowego bonusu z podstawowego bonusu z pierwszego poziomu. Czyli jeśli mamy partnerów na pierwszym poziomie, którzy dokonują wielu rat, płatności wielu rat lub jednorazowych, czyli tych inwestycji dzieje się jak gdyby na naszym pierwszym poziomie się jest ruch i mamy takie płatności w miesiącu kalendarzowym 5, 10 lub 20, to my z każdego takiej płatności możemy otrzymać dodatkowe 3%. I o tym też pamiętajmy. Jeśli chodzi o program partnerski, tutaj podsumowanie, minimalna kwota inwestycji $50, czyli tak naprawdę na każdą kieszeń, minimalna kwota wypłaty 30, w zależności oczywiście od rodzaju wypłaty, czy to jest na kartę, czy to na kryptowalutę, czy jakiś portfel. Wynagrodzenie partnerskie są księgowane wyłącznie na koncie bonusowym. To konto bonusowe oczywiście my możemy z niego wypłacić środki fizycznie lub wewnętrznie przekazać komuś, odsprzedać lub kupić z niego nowy pakiet udziałów. Jeśli chodzi o program partnerski, 24 poziomy, 18, pierwszy poziom możemy uzyskać maksymalnie, standardowo 15. Wypłata odsetek jest wypłacana, jak powiedziałem, maksymalnie 24 poziomy, no i każdy z nas może zaprosić taką ilość osób, jaką tylko zechce. Tutaj w tej kwestii nie ma żadnego ograniczenia. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o pewne takie bonusy, za uzyskanie statusu od mistrza dostajemy długopis, eksperta dostajemy $500, top ekspert otrzymuje $1500 i sky ekspert otrzymuje $2000. To są bonusy jednorazowe za uzyskanie kwalifikacji na mastera, eksperta, top eksperta, sky eksperta. Także to jest taki dodatkowy
pieniądz dla nas. Ten slajd bardzo mi się podoba, ponieważ on zwraca uwagę tak naprawdę, w jakiej firmie jesteśmy. Ja już teraz mówię o to na kilku webinarach. Szansa stania się częścią projektu, czyli dla osób, które jeszcze nie są częścią, ale przyglądają się projektowi, możemy stać się częścią projektu, który zmieni cały świat, jeśli chodzi o transport. Transport naziemny, transport strunowy, to transport, który tak naprawdę pojawiał się w wielu filmach. Jakiś czas temu, pamiętamy, mieliśmy również taką scenkę z jednego z filmów, który pokazywał taki, na zasadzie pewnej fantastyki tego, czego ludzkość w przyszłości może się spodziewać, jeśli chodzi o transport, czyli bardzo mocne zagospodarowanie terenu, zamieszkanie przez ludzi, zajęcie tych terenów miejskich powoduje, że transport musi być wyniesiony na wyższy poziom z tego względu, żeby poruszać się płynnie, normalnie, a nie stać w korkach no, czasami nawet godzinami w dużych, naprawdę dużych miastach. My ten transport mamy, mamy rozwiązanie. Zobaczcie, przez niezależnych ekspertów został wyceniony przed tym, zanim cokolwiek wybudowano, przeniesiono do życia realnego, została ta technologia wyceniona na 400 miliardów dolarów. Ja nie znam projektu, tak jak już powtarzałem, nie znam projektu, który byłby wyceniony na 400 miliardów, zanim cokolwiek wybudowano. Jesteśmy w okresie, jeśli chodzi o realizację całego projektu. Wielu z nas było od początku, kiedy pierwszy technopark powstawał, kiedy powstawały pierwsze prototypy pojazdów. Natomiast one były oczywiście technologicznie na początku mniej zaawansowane. Dzisiaj mamy bardzo mocno zaawansowane. Wykorzystywana jest najnowsza technika, jeśli chodzi o budownictwo, jeśli chodzi o projektowanie tego typu modeli pojazdów. My jesteśmy, jak gdyby, można powiedzieć, w tym okresie. Z przewagą bym powiedział na uzyskanie dochodu, ponieważ o tym coraz częściej się mówi, ponieważ zaczynają wpływać pierwsze zaliczki do firmy na projekty adresowe. Wiemy, że już rozpoczęły się studia wykonalności, jeśli chodzi o pierwsze projekty adresowe. One trwają od kilku do kilkunastu miesięcy, a czy najczęściej firma, z tego co podaje informacje, to jest 6-8 miesięcy. Później następuje już taka realna, zaawansowana budowa całej trasy, infrastruktury, stacji i tak dalej. To zaczyna się już dziać. Oczywiście w swoim czasie firma poda nam informacje, gdzie te pierwsze trasy są budowane. Inwestorzy sobie zastrzegają, to są umowy o poufności, klauzule poufności, więc firma, kierując się własnym doświadczeniem i dobrem naszym i własnym, musi zachować tą tajemnicę. My mamy informację, że te pierwsze projekty ruszyły. Wiemy również, że są, że jest bardzo dużo umów podpisanych, przedstępnych, różnych zamówień. Wiemy, że są negocjacje na kolejne umowy, przedstawiane kolejne projekty. Również bierzemy udział w przetargach, również państwowych. I o tym też dosłownie jeszcze chwilę porozmawiamy. Więc zaczyna się dziać naprawdę bardzo dużo w firmie wewnątrz. Zresztą pan Anatolij Junicki, pamiętamy, z jednym z wywiadów powiedział, że ten rok 2022 będzie bardzo, bardzo ważnym i intensywnym w pracy, jeśli chodzi o naszą firmę. Tutaj, jeśli chodzi o rozwój struktury całej, jeśli chodzi o sieć Skyward Community, mamy mniej więcej pokazane, w jakich latach to wszystko się działo. Tak naprawdę boom zaczął się pod koniec 2015 i później ten rozwój bardzo szybko szedł do przodu. Dzisiaj mamy grubo ponad 500 tysięcy partnerów. Tutaj mamy poszczególne udziały. Może też powiem bardzo krótko. Jeśli chodzi o udziały,
Oczywiście one są sprzedawane zarówno na raty, jak i w gotówce. Pamiętamy, że minimalna inwestycja to $50. Możemy inwestować w większości wypadków albo na 5 rat daną kwotę, albo jednorazowo. Jak mamy gotówkę, kupując nawet w ratach, nie możemy to spłacić dosłownie w jeden dzień. I jak gdyby podpisać umowę pożyczki konwertowanej i temat jak gdyby zamknąć. Otrzymamy później certyfikat, otrzymamy później rejestr spółki, czyli tych udziałów w spółce i stajemy się jak gdyby współwłaścicielami. Pamiętajcie, to słowo często się powtarza i to nie jest byle jakie słowo. Stać się współwłaścicielem spółki, którą wyceniono technologicznie na $400 miliardów, to naprawdę jest coś. No i tutaj mamy te udziały dalsze. Widzimy w różnych kwotach, na większość wypadków 5 miesięcy lub za gotówkę. Ja może dosłownie kilka słów przypomnę, co oznaczają te cyferki, bo to jest tak zwane dyskonto. Dyskonto to nic innego jak to, co my kupujemy za gotówkę, a to, co dostajemy od firmy. Czyli niejako kupujemy na przykład, gdybyśmy kupili taki pakiet za $2500, poczujemy dyskonto w tym wypadku w standardzie 33. Co to oznacza? Oznacza to, że za $1 od firmy otrzymujemy 33 udziały warte w cenie nominalnej $1. Czyli tak naprawdę otrzymujemy za $1 $33. Tylko na razie na papierze, na umowie. Oczywiście spodziewam się, to jest moje oczywiście zdanie, moja opinia, nie opinia firmy, że te udziały w momencie, kiedy wejdziemy na rynek otwarty, na giełdę, w momencie, kiedy będzie kapitalizacja spółki na tyle duża, że firma spokojnie będzie z czystym sumieniem mogła wejść na taki rynek otwarty, będziemy mieli pierwsze projekty adresowe i będzie naprawdę duże bardzo zapotrzebowanie, duży boom na kupno, zainteresowanie udziałami firmy, która pokaże, ta cała technologia naprawdę działa. Nie tylko oczywiście w tych ekotechnoparkach, gdzie wszystko to przetestowane jest w najwyższych standardach bezpieczeństwa przez spółki, firmy, które certyfikują tego typu urządzenia, pojazdy na całym świecie. Najwyższe standardy, ponieważ takie pojazdy mają wozić dziesiątki, setki tysięcy ludzi, więc te normy bezpieczeństwa muszą być najwyższe. I w tym wypadku firma naprawdę daje nam bardzo dużo. Jest to zapisane na umowie, tak jak powiedziałem, tak zwanej pożyczki konwertowanej. Tutaj jest jedna ze stron takiej umowy. To jest przykład jednej z moich umów, strona 8. Tutaj ważne uwagi jest, oczywiście w języku rosyjskim i angielskim umowa jest i ten zapis jest bardzo ważny. Co tutaj pisze? Pisze to, że tak naprawdę w momencie, kiedy kupiliśmy udziały i gdyby spłaciliśmy cały pakiet, otrzymujemy od firmy określoną liczbę udziałów. Otrzymujemy informację, że że otrzymujemy udziały klasy A. Udziały klasy A są to udziały tak zwane uprzywilejowane. Między innymi możemy sobie gdzieś tam poczytać w internecie, że często jest tak, że właśnie to te udziały mają to pierwszeństwo do dywidend, do wypłaty zysków. I jest informacja, jak widzimy, końcówka drugiej i trzecia linijka, nominalna wartość takiego jednego udziału, $1. Zobaczmy, firma tak naprawdę za $1 dzisiaj nam daje 33, 40, w zależności jaki pakiet, jakiej wartości,
wielokrotność rzeczywistej wartości wycenianej już dzisiaj, natomiast ta rzeczywista wartość będzie zweryfikowana bardzo mocno przez rzeczywisty rynek. I ja osobiście spodziewam się, że ta wartość później będzie dużo, dużo wyższa. Tutaj informacja, każdy w zakładce moje certyfikaty. Możemy sobie obejrzeć te certyfikaty, możemy je zamówić do domu, ale między innymi nad certyfikatami, jeśli mamy już zarejestrowane, opłacone pakiety, to mamy coś takiego jak otrzymać wyciąg z rejestru, czyli wyciąg z rejestru spółki. Te nasze udziały są po spłaceniu wpisane do rejestru spółki i one widnieją w dokumentacji całej spółki. I my tam jesteśmy jak gdyby współudziałowcami pewnej części. Taki wyciąg możemy sobie zamówić na maila, on przyjdzie. Tu mam przykład jednego takiego wyciągu, jednego z moich wyciągów. Jest tam kilka stron, natomiast dla przykładu mniej więcej jak to wygląda. Są numery udziałów zarejestrowane, są podane nasze dane, no i ilość tych udziałów. Tutaj ważna sprawa, taka swifocia, którą tutaj widzimy, chodzi o weryfikację często naszych dokumentów. Ma to bardzo duże znaczenie przy programie partnerskim, przy tym jak zapraszamy nowe osoby. Często jest tak, że ktoś coś zapomni, na przykład zapomni hasła. Jeśli to hasło przyjdzie po przypomnieniu, to jeszcze nie ma problemu. Ale jeśli były dodatkowe jakieś zabezpieczenia włączone i ktoś tam nie ma dostępu, albo nie zadbał o to, żeby zapisać sobie kod QR, jakiś numer, żeby odzyskać na przykład piny, kody i tak dalej i dostęp do własnego konta, to wysyłając maila na support do firmy z prośbą o na przykład wyłączenie jakiegoś zabezpieczenia, musimy się bardzo dobrze zweryfikować, że nie jest to oszustwo, nie jest to włamanie na nasze konto, tylko faktycznie my w jakiejś sytuacji spowodowała, że nie mamy dostępu do własnego rachunku. I wtedy najlepiej wysłać taką swifocię z dowodem osobistym. W jednym ręku trzymamy, w drugim kartkę A4 SWC, bieżąca data i nasze imię, nazwisko. I taka swifocia w dobrej rozdzielczości, czyli po powiększeniu muszą wszystkie dane być czytelne łącznie na dowodzie, na tej kartce. No i my musimy być rozpoznawalni, wysyłamy dodatkowo do informacji, którą wysyłamy do supportu. To przyspiesza po prostu tą weryfikację naszej osoby. Także o tym zawsze pamiętamy, o tym standardzie. Tutaj mamy nie wszystkie, ale sporą część modeli tak zwanych transportu osobowego. Nie ma tutaj wszystkich, ponieważ już powstały kolejne modele transportu osobowego. Ale również, jak widzimy, nie ma transportu towarowego. To są modele naprawdę wysokiej klasy, które będą przewozić miliony ludzi na różnych trasach, które zaczną być budowane wkrótce coraz większej ilości państw. Natomiast to firma wykonała w ciągu kilku lat ze środków początkowo większej wypadku przez crowdfunding, jeśli to tak mogę nazwać, czyli zbierając środki od społeczności międzynarodowej. Natomiast dzisiaj robi to samo, ale również dofinansowuje tą całą naszą spółkę z pewnymi zamówieniami, na które sobie może już pozwolić w zakładach wybudowanych również w naszej spółce, zamówienia zewnętrzne. I środki, które ma firma z tego tytułu, jak gdyby dofinansowują całą naszą technologię, czyli jak gdyby po prostu pewne rzeczy zaczynają się kręcić, nie? W momencie, kiedy będą pierwsze trasy, kiedy będzie eksploatacja, kiedy będzie cała gotówka wpłynie za pierwsze trasy, no to również firma będzie tworzyć konkretną kapitalizację, o której mówił pan Junicki. W przeciągu tam, załóżmy, były podane pewne sumy przybliżone, które się spodziewa w ciągu 5 czy 10 lat. Powodują, że firma będzie spółką w pełni samodzielną, niezależną już od środków jakichkolwiek zewnętrznych i gotową na to, żeby wejść na przykład na rynki zewnętrzne, jako spółka normalnie akcyjna.
dwa newsy, te, które już ostatnio mówiłem, ale to są newsy, które bardzo nas interesują, ponieważ w tym newsie między innymi pan Anatolij Junicki mówił o przetargach. Czy może tak, na początek powiem o tym transporcie, tu, co mam podkreślone. Nowy model transportu pasażerskiego. W zakładzie produkcyjnym na Białorusi opracowano nowy model pasażerski dla 25 pasażerów, który będzie z szybkością 150 na godzinę testowany na tej trasie, która w tej chwili jest skończona w szarży. I to jest naprawdę coś, na co naprawdę czekamy, bo odcinek testowy 2,5 km prawie, to już jest naprawdę spory odcinek, na który można pojeździć i można wiele rzeczy przetestować, certyfikować, zobaczyć. To jest jedna rzecz, ale najważniejsza rzecz, która nas interesuje, to właśnie ta, że między innymi zawarliśmy umowę z RTF. Pamiętamy, już 2-3 lata temu, jeszcze przed pandemią, firma wystawiała się z własnymi modelami transportu na jednej wystawie, też w Emiratach Arabskich, i tam już wcześniej podpisali umowę, bo zresztą tutaj mamy ten komunikat, że ponad 2 lata temu podpisaliśmy umowę z RTA. To jest firma, która odpowiedzialna jest między innymi za rozwój transportu w całych Emiratach Arabskich. Na naszych modelach transportu był właśnie ten skrót RTA. To bardzo dobry układ, że z jednej strony mam podpisaną tą umowę, że współpracujemy, że w szarży budujemy cały ekotechnopark, że ta cała infrastruktura tam powstaje i jest testowana i będzie się działo dużo, dużo więcej na jesień, kiedy te dwie trasy 2,5 km zostaną oddane. Bierzemy obecnie również udział w przetargach. W jednym z przetargów zostaliśmy w piątce. Z ponad z 30 firm, które się zgłosiły z całego świata, zostało 5, wśród my jesteśmy w nich jako w czołówce. No i bądźmy dobrej myśli, że ten przetarg uda nam się wygrać. Jeszcze bardzo jedna ważna informacja. Tutaj ten nowy szybkobieżny środek transportu. Wiemy, że mamy ten mniejszy model, który często jest pokazywany na różnych zdjęciach i filmach. Natomiast w tym roku światu zostanie pokazany model na 20 parę osób, już z łazienką, z bagażnikiem, czyli taki naprawdę dużo mocniej zaawansowany technologicznie środek transportu i większy. Ale jak tutaj w tej informacji czytaliśmy również na końcu, z możliwością podłączenia dodatkowych modułów zwiększających pojemność tego modelu poruszającego się 500-600 na godzinę do 40 osób. I druga ważna informacja, o której już tydzień temu też mówiłem. Rząd Abu Dhabi rozważa bardzo poważnie projekty tras strunowych. Oczywiście spotkali się z panem Anatolijem Nickim, z osobami odpowiedzialnymi, omówili możliwości, jakie niesie tutaj nasz transport. I zrobili coś jeszcze więcej. Według ekspertów i władz Abu Dhabi transport strunowy jest odpowiedni do tych zadań. Jakich zadań? Czyli z jednej strony stworzenia transportu dla lokalnych mieszkańców, a z drugiej strony zrobienie transportu dla turystów, który będzie mógł jak gdyby zawozić turystów do nowych atrakcji, które oczywiście cały czas gdzieś tam w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak wiemy, powstają i rosną jak grzyby po deszczu. I dalej czytamy, że można budować, że jeśli chodzi o nasz transport, można budować trasy bez zmiany architektury, a to jest bardzo ważne już w samych miastach. Przenoszenie sieci, bez przenoszenia sieci komunikacyjnych, transport nie zaszkodzi również środowisku, a o ekologii się mówi bardzo dużo i sprawi, że podróż będzie o wiele wygodniejsza i bezpieczna, bo będzie się przemieszczać górą. No i tutaj, jak czytaliśmy w tym newsie, specjaliści z Abu Dhabi i spółka projektująca, czyli nasza, zidentyfikowali 3 potwierdzające szlaki, przepraszam, potencjalne szlaki transportowe. W tym celu inżynierowie projektu odwiedzili miejsca możliwych tras, zbadali warunki techniczne budowy, obliczyli przybliżone wskaźniki handlowe, no i wydali pewne ekspertyzy, pewne decyzje. No i tak naprawdę teraz
jak czytaliśmy w tym newsie, te wszystkie informacje zostały przekazane na najwyższy szczebel, jeśli chodzi o zarząd, rząd Abu Dhabi. I będziemy czekać na bardzo pomyślne, mam nadzieję, w tym wypadku również decyzję rządu Abu Dhabi. Jedne z ostatnich newsów. Przedstawiciel Ministerstwa Turystyki również odwiedził ostatnio nasze Centrum Innowacji w Szarży. Są zainteresowani tym naszym transportem. Oczywiście odwiedzili wszystkie sekcje, zobaczyli, została przedstawiona pełna prezentacja. Również, jak tutaj podkreślono, zwrócono uwagę na pewien konkretny rejon, że ten minister zainteresowany był szczególnie budową torów na wyżynach stanu Goa. Warto zaznaczyć, że dzisiejszy projekt ma wszystkie niezbędne zasoby, czyli nasz, do realizacji zamówień komercyjnych w dowolnym regionie Indii, niezależnie od warunków krajobrazowych i klimatycznych. Mamy niezbędne zasoby do realizacji zamówień komercyjnych również w Indiach. Nie ma znaczenia, jaki rejon. To się działo przez 5-6 ostatnich lat. To musieliśmy uzyskać, aby uzyskać właśnie ten poziom, który przedstawiany jest tutaj w tym newsie. A tutaj jeszcze ostatni, jeden z ostatnich newsów. To są te końcowe prace. Wiemy, że jest montaż szyn w Szarży na tym odcinku 2,4. Zarówno jednym, jak i drugim będzie kładzone. Wiemy, że będą testowane różne transporty, zarówno towarowe, jak i miejskie. Tutaj miejskie w tym wypadku z pełną szybkością 150 na godzinę. I to dla tych, którzy będą mogli być pierwszymi, którzy przetestują ten transport i z taką szybkością przybliżoną, a nawet 100 km na godzinę przejechać się, to powiem szczerze, coś wyjątkowego. Pracownicy firmy oczywiście też nie próżnują, ponieważ w momencie, kiedy się spotkali, omawiali sprawy związane z montażem tych szyn strunowych na torze między innymi czwartym, zwrócono uwagę oczywiście na najwyższy poziom bezpieczeństwa wykonania tych prac, ale zobaczcie, końcówka tego newsa mówi, spotkanie pomogło specjalistom znaleźć rozwiązania, które uprościły niektóre etapy. Instalacja, a także zatwierdzić wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i przyjazności dla środowiska konkretnych prac. Firma nasza cały czas coś ulepsza, coś udogadnia. Za każdym razem, kiedy się spotykają specjaliści, starają się szukać nowych rozwiązań. Tak było również w tym wypadku. I ostatnia informacja, myślę, że ucieszyła wiele osób. Pamiętajmy również, że jeśli nie my, to pamiętajmy, że chcemy brać udział w programie partnerskim. Chcemy rozwijać naszą strukturę, wchodzić na wyższe poziomy, ale też chcemy dać ludziom możliwość skorzystania z tych okazji, które pojawiają się, takie jak ta chociażby perełka dotycząca tego projektu związanego z zakupem pakietu udziałów opartego o hologram. Znów została otwarta w naszych biurach. To jest dyskonto nie bagatela jakie, ponieważ aż 1 do 90. Czyli tak naprawdę w tym pakiecie, on oczywiście jest ograniczony kwotowo, można kupić dowolną ilość, ale niestety minimum jednorazowo 5000 lub w ratach 10 latach. I to jest wyjątek. Pamiętajmy, że większość pakietów jest na 5 lat. Tutaj firma pewien ukłon zrobiła. Zrobiła 10 lat po $500. Taka jest możliwość. Lub jednorazowo 5000, ale mamy dyskonto 1 do 90, czyli kupujemy za $1, dostajemy 90 udziałów w realnej cenie nominalnej $90, $1. Więc każdy matematyk lub ktoś, kto nawet nie zna się na matematyce i był słaby z matematyki, łatwo policzy, że 1 do 90 to jest 9000% w stosunku do $1. Więc naprawdę warto wykorzystać tą okazję i pamiętać, że w tym wypadku za tą cenę mamy 450 tysięcy udziałów, więcej
o 275 udziałów w stosunku do standardowej oferty. Widzimy tu 450 udziałów, dostajemy o 275 udziałów. Łatwo od 450 odjąć 275 i wiemy, ile byśmy dostali normalnie w standardowej ofercie, a tak dostajemy przynajmniej jeszcze raz tyle właśnie za tą cenę. Więc wykorzystajmy te możliwości. Dziękuję Wam, drodzy Państwo, partnerzy, inwestorzy, za to, że dzisiaj byliście obecni na dzisiejszym spotkaniu. Spotkamy się jeszcze w przyszłym tygodniu, później krótka przerwa, zapewne któregoś września się spotkamy po spotkaniu tym, które będzie jeszcze za tydzień, ale to później jeszcze uzyskacie informacje, jakie to będą terminy we wrześniu. Także pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję za obecność, no i do usłyszenia.